tutaj na pewno woda czysta i tu pewnie nic nie ma. No, a przynajmniej jest chłodno i sympatycznie. Dzisiaj odcinek wodny, chociaż nie o temperaturze wody mówić będziemy z profesorem Tomaszem Cizielczukiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Tutaj jesteśmy na kąpielisku Bolko, gdzie mamy widok, widzę swoje nogi, nic nie zasłania moich stóp. Piękna przejrzystość. No i nie ma się nic, nie ma niczego zielonego i nic nie kwitnie. W dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać właśnie o tym, dlaczego tak ostatnio bardzo często mówimy o tym, że woda, popularnie mówimy, jest zielona albo że coś w tej wodzie kwitnie. Tak. Sinica to jest chyba takie najpopularniejsze słowo, o którym mówimy. Czemu ich tu nie ma, a niedaleko chociażby w Turawie są? Tak, tu gdzie stoimy jest sytuacja rewelacyjna. Nie ma żadnych zakwitów, jest w pełni bezpiecznie. Jezioro Turawskie, tutaj niedaleko, charakteryzuje się znacznie większym poziomem biogenów, czyli substancji odżywczych, które wykorzystują sinicę. Słyszymy często zakwit sinicowy. Sinice to nie glony. Sinice to bakterie, a więc możemy powiedzieć, że należą one do tak zwanego bakterioplanktonu, jak to się fachowo mówi. Fitoplankton to glony, czyli rośliny. Bakterioplankton to między innymi sinice. Sinice są też organizmami fotoautotroficznymi, czyli one też korzystają z energii słonecznej. Do istnienia, do swojego rozwoju potrzebują dużo słońca, ale też dużo pokarmu, czyli właśnie substancji, które powodują to, że sinice mogą rosnąć, rozmnażać się i tworzyć zakwit. Bo zakwit jest to gwałtowny rozwój jednego albo kilku, czasami nawet kilkunastu gatunków jakiejś grupy, na przykład właśnie glonów albo sinic. Wydawałoby się, że skoro przecież my nie mamy, no w tym roku te temperatury są wysokie, ale generalnie jesteśmy w strefie klimatu umiarkowanego, że to nie jest wieczne gorąco, to nie jest bardzo ciepła woda, no a tymczasem w Bałtyku mamy pozamykane plaże i mamy sinice. Tak, sinice jako organizmy bakteryjne, jako bakterie, mają bardzo szeroki wachlarz możliwości, w których mogą żyć i gwałtownie się rozmnażać. Czasami nawet pewne gatunki sinic mogą tworzyć zakwity pod lodem, kiedy woda jest bardzo zimna. W związku z tym ich jakby możliwości przystosowawcze są ogromne. Co to są te substancje odżywcze, o których powiedzieliśmy? Są to głównie związki azotu i fosforu, które my dostarczamy do wody razem ze ściekami, razem z wodą, która spływa z pól. Jest ona dostarczana również przez tak zwane zasilanie podziemne. Jeżeli są jakieś źródła podwodne zasilające nasze zbiorniki, to tamtędy również dostają się biogeny. Już nie mówiąc o bezpośrednim wprowadzaniu ścieków do akwenu, na przykład poprzez zrzut nieoczyszczonych ścieków. To właśnie pożywka, która zawiera mnóstwo tych substancji odżywczych, z których właśnie korzystają sinice. I dlaczego one są tak niebezpieczne? Mówimy, że no glony, czyli taka zielona woda, to można się w sumie kąpać, natomiast sinice, plaża zamknięta. Tak. Sinice, wiele z nich, wiele gatunków tworzy toksyny. Toksyny, które już są dla nas niebezpieczne, nawet w przypadku zetknięcia ze skórą. Nie musimy tej wody się napić, żeby te toksyny sinicowe na nas zadziałały negatywnie. Owszem, w przypadku spożycia jest to ekstremalnie niebezpieczne, ponieważ tych toksyn są różne grupy. Niektóre działają toksycznie na wątrobę, niektóre na nasz system nerwowy. Są to tak zwane neurotoksyny. Niektóre są cytotoksyczne, a więc działają toksycznie na same komórki. W związku z czym napicie się wody z sinicami może spowodować zgon. Tak, bo jak nas pokrzywa poparzy, to my to czujemy ewidentnie, tak? Czy w morzu jakaś meduza. A jeśli chodzi właśnie o owe sinice, czy bezpośrednio od razu to odczujemy? Możemy to odczuć od razu. Zależy to od indywidualnej wrażliwości na toksyny sinicowe, na te dermatotoksyny, które one wytwarzają. W szczególności niebezpieczny jest moment, kiedy wiele komórek tych sinicowych obumiera na skutek na przykład wyczerpania jakiegoś biogenu. Wtedy no, komórka obumierająca, bo są to organizmy jednokomórkowe, się rozpada i te toksyny wydostają się do wody. I wtedy mamy z nimi do czynienia bezpośrednio. Dlatego właśnie kąpieliska są zamykane, żeby nie narażać ludzi na nawet kontakt skóry z tymi toksynami sinicowymi. Czyli to jeżeli jest to zamknięcie, to nie negujmy tego, nie omijajmy tego, tylko po prostu przestrzegajmy, bo bardzo często niestety nasza nieodpowiedzialność powoduje, że no, później dochodzi do jakiegoś nieszczęścia. Tak, lekceważyć tego nie możemy. Absolutnie to jest naprawdę poważny problem. Zakwit sinicowy faktycznie eliminuje kąpielisko z użytkowania. Nie możemy się tam kąpać. Owszem, możemy sobie na przykład żeglować łódką, nie mając kontaktu z wodą. Natomiast jeżeli taki kontakt będziemy mieli,
a co najgorsze, nie wiem, zachłysnęliśmy się taką wodą z sinicami, możemy faktycznie nabawić się kłopotów na tle neurologicznym, ewentualnie możemy narazić naszą wątrobę na uszkodzenie poprzez właśnie toksyny, które są niezwykle trwałe w środowisku. Nawet przygotowanie wody, gdzie znajdują się toksyny sinicowe, nie unieczynnia ich. One są bardzo trwałe, jeżeli chodzi o obróbkę termiczną. W związku z tym nie możemy ich w łatwy sposób usunąć z wody. Dlatego są one tak poważnym problemem. Ale jednak mamy komunikat, jednego dnia plaża otwarta, drugiego zamknięta, czy kąpieliska, o których tu mówimy, pobliskich, czyli da się z tym walczyć. I w jaki sposób się walczy z sinicami? Czy też po prostu nie ma na to sposobu? Można walczyć, ale ta walka jest bardzo trudna. Wiedzą o tym między innymi akwaryści, gdzie w akwarium, jeżeli zaczynają się pojawiać sinice, stosuje się po prostu antybiotyki. Skoro są to bakterie, stosuje się antybiotykoterapię. To w akwarium, które jest malutkie i jest akwenem, gdzie nikt się nie kąpie. A tutaj nie rozrzucimy tony tabletek, rozumiem? Tak, możemy stosować różne środki biologiczne, aczkolwiek one są średnio skuteczne. Najlepszym sposobem jakby walki z sinicami jest zapobieganie, tak jak to zwykle bywa. Dbajmy o to, żeby ilość substancji zanieczyszczających trafiających do naszych akwenów była jak najmniejsza. Wtedy nie dostarczając biogenów właśnie do wody, powodujemy to, że nie będzie zakwitu sinicowego i będziemy mogli bezpiecznie korzystać z kąpielisk nie tylko jeziorowych, ale również morskich. Drodzy Państwo, weźmy to też pod uwagę, myśląc o tym, jak gdzieś jedziemy, jak czeka nas podróż, nawet bliska tutaj pod Opole, czy też czeka nas podróż nad morze, że możemy spotkać się z takim zdarzeniem i żeby wziąć to jednak na poważnie, bo może nas to kosztować utratę zdrowia, czego oczywiście nikomu nie życzymy, natomiast wszystkim życzymy tego, co tutaj za nami, czyli fantastycznych wakacji, fantastycznej kąpieli. Dziękuję Panie Profesorze, to my możemy sobie tu spokojnie iść popływać za chwilę, tak? Idealna woda, wchodzimy w pełni bezpiecznie. To my idziemy bezpiecznie do wody i zapraszamy Państwa na kolejne nasze spotkanie w naszych ziemskich niezwykłościach.